Przed Państwem wystąpi chór prawosławnego soboru świętego Tomasza z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chór występuje, jak poprzedni wykonawcy, w kategorii chórów parafialnych, a powstał w 1990 roku. Także istnieje już 26 lat. Do chóru należy około 50 utalentowanych śpiewaków mieszkających w Dubaju, a pochodzących ze stanu Kerala w Indiach. Sobór świętego Tomasza w Dubaju jest jedną z największych świątyń prawosławnej cerkwi w Indiach, założonej jeszcze przez apostoła Tomasza, której historia sięga do 52 roku naszej ery. Chór co tydzień uczestniczy w liturgiach odprawianych w ich ojczystym malajalamskim języku oraz w języku syryjskim. Chór jest zarejestrowany przy Szkole Muzyki Liturgicznej Kerala w Indiach, której dyrektorem jest osoba, która już dwukrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Jest jego laureatem w 2002 roku, ojciec dr M.P. George. Jako pierwsza tradycyjna pieśń syryjska na powitanie biskupa w języku wschodnioaramejskim. Drugi utwór będzie to tradycyjna pieśń syryjska, Otcze nasz, i również w języku wschodnioaramejskim.
Kolejny utwór wcześniej pod numerem 2, 3. Ignatius Jakob, obłogosławienna ja mać. Hallelujah.
Teraz w programie występująca pod numerem 1. Tradycyjna pieśń syryjska Świetam Twoim. Kolejny utwór w programie był wpisany pod numerem 3. Pieśń o Niedzieli Palmowej. Chór wykona w swoim ojczystym języku malajalamskim. Oh,
ostatni dziś utwór w wykonaniu tego chóru. Numer 6. Tradycyjna pieśń Chrystos Woskresie, również w języku malajalamskim.
Dyrygent ojciec dr M.P. George. Chór prawosławnego Soboru Świętego Tomasza, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie.